Cześć kochani, z tej strony Jacuś, a dzisiaj będziemy co robić? Będziemy próbowali dzisiaj na Intelku Pentiumku D, na którym ostatnio stawialiśmy 11. Teraz będziemy na tej 11 grać, a więc zapraszam was bardzo serdecznie. Przepraszam, że powiedziałem, będziemy grać na początku, będziemy usiłowali, próbowali grać. Może widzicie, udało mi się podkręcić bazowe aktowanie tego procesora z 2,8 GHz aż do 3,2 dokładnie. Dzisiaj właśnie to zrobimy, spróbujemy cokolwiek na tym odpalić. Zacznijmy może od czegoś lightowego. Nie będziemy używać w życiu Bandicama i nagrywać tego z ekranu, bo po prostu ten procesor ma tylko dwa rdzenie i dwa wątki. Co by tego nie zniosło, to już ledwo otworzenie Minecrafta, a już cały RAM jest zapełniony od samego launchera. Co będzie dalej dopiero, zobaczycie. O, dobra, menedżer zadań też swoje bierze. Zacznijmy od Minecrafta, bierzemy najnowszą wersję. Oczywiście edytowałem już argumenty jawy naszej wersji i mamy 2 giga RAMu tutaj dobrane, ponieważ mamy tylko 4 giga, a system sporo bierze. Dobra, mamy już pobraną wersję, zaraz się odpali i zobaczymy, jak chodzi Minecraft 1.19.3 na pełnej wersji. Tak, dla przypomnienia, już wam przypominam specyfikację. Procesor Intel Pentium D820, 2,8 GHz, karta graficzna Nvidia GeForce GT 730, 2 giga VRAMu, chociaż tyle. Oraz 4 giga RAMu w dwóch kościach po 2 GB gamingowego. Jeden HyperX, drugi Patriot, obydwa oparte na kościach Kingstona, o tyle dobrze. Więc się nie gryzą, jakoś współpracują ze sobą. A i zasilacz czarna lista Logic 500. Ale spokojnie, sprawdzałem wszystko moim multimetrem i napięcia są poprawne. Minus 5 V, minus 12, plus 12 na procesorze 12. Są małe załamania poniżej 12, 11,8, ale to jeszcze się mieści w granicach dopuszczalnych. Chociaż nie ukrywam, przydałby się nowy albo temu tutaj zrobić recapping. Ile gadam, a on się dalej przygotowuje do odpalenia. Miał być poważny odcinek, poważne benchmarki miały być robione, ale to się już zabija w komedii. Jak na Minecrafcie stanęliśmy, a zaraz Need for Speed będziemy testować w tym Most Wanted 2012 roku, który na Integrze, na ThinkPadzie ledwo chodzi. A tutaj co dopiero? O Boż. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale nagrywam dla was, co prawda w Full HD w 30 klatkach, ale za to bardzo dobrą jakością, żebyście nie musieli na telefonie zoomować moich filmików. To od teraz nagrywamy w nowym formacie HDR10+, od nowego roku i mam nadzieję, że przyjemniej wam się będzie oglądało właśnie moje odcinki. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jak coś piszcie w komentarzach, czy ta jakość jest znośna, nieznośna, może być. Już minęło 5 minut z cięciem i z moim gadaniem, a ten się dalej przygotowuje do odpalenia. Jak tutaj nagrywać odcinki? Biurowiec 2007 jako gamingowiec w 2023? O Boże. Widzicie, jak ja się tu dla was muszę poświęcać? Doceńcie to, proszę was. Jeszcze zobaczcie, kochani, co mi się udało tutaj wygrzebać. Pamiętajcie mój filmik, jak kąpaliśmy się z klawiaturą w brodziku? To jest właśnie ona. I wciąż działa. Wszystkie klawisze, co prawda kontrol chodzi trochę ciężko, ale poza tym wszystkie działają bez zarzutu. A tyle lat minęło i korozja jej nie zjadła. Dobra kochani, mamy jakąś oznakę życia. Menedżera zadań nie będę odpalać, bo to obciąży procesor na 100% momentalnie. Mamy okno Minecrafta białe. Czy będzie brak odpowiedzi, czy nie będzie? Oto jest pytanie. Tak, mogę powiedzieć, to działa. O matko, widzieliście, jaki ogromny był frame time przez chwilę? Z jakąkolwiek prędkością, ale najważniejsze, że do przodu. Obciążenie procesora, jak widzicie, jednego, jak i drugiego rdzenia 100%. Obciążenie GPU jest minimalne. Można powiedzieć, że w tej konfiguracji tak naprawdę ten cały Pentium D robi ogromnego bottlenecka na tej karcie graficznej, bo ona ma dość duży potencjał z tymi 2 GB VRAMu. Nawet GTA na tym chodziło, ale przez ten procesor no niestety nie odpalimy dzisiaj piątki, bo mamy tutaj tylko dwa rdzenie, dwa wątki, a musielibyśmy mieć co najmniej dwa rdzenie i cztery wątki, żeby odpalić piątkę tutaj. Oho, dobra. Odpalił się Minecraft. Próbujemy najpierw w okienku. Pierwsze co? Ustawienia graficzne. Tak, bez stabilizacji teraz to ciężko. Ale co jest za coś. Full screen resolution current w życiu. Biom blend normal.
Render Distance, V-Sync w życiu, Max Frame Rate, Unlimited oczywiście. Dobra, chmury wyłączymy, żeby go jakkolwiek odciążyć. Wybaczcie, że ja tak narzekam, ale jak ja patrzę, jaki jest frame time przy samym Minecrafcie w takim małym okienku i FPS-y jak skaczą na minimalnych ustawieniach, to ja nie wiem, jak my będziemy Need for Speed'a w 12 na tym grać, ale dobra, to zobaczymy. Proszę, żeby teraz go nie wywaliło, bo preparing world creation i w tym momencie zaraz będzie Minecraft brak odpowiedzi i się okno zafrizuje. Jakiś czas później zauważy się, że jak nacisnę na okienko Minecrafta, zamieni się w kolor biały i brak odpowiedzi. Wróżbita Jaciej, raczej Jacek. Ok, mamy nasze generatory świata, game rules, difficulty normal, allow cheats on. Spadki do 1 i 2 FPS-ów naprawdę nie, przy Minecrafcie nie brzmią dobrze. A ta karta graficzna naprawdę ma potencjał, tylko po prostu procesor jest pod nią za słaby i mimo tego, że jest podkręcony do 3-2, to i tak jak widać nieźle ją upośledza. W tym momencie frame time... O matko... I w tym momencie dziękuję pewnemu użytkownikowi za świetny pomysł, żeby pokazać, jak na takiej konfiguracji chodzą gry. Tak grali nasi przodkowie w tą grę, zanim jeszcze w ogóle ona powstała. O Boże. Dobra, to może chociaż w tym czasie pokażę wam mojego pięknego skina. Bo czemu by nie w tym czasie? O, i z tej perspektywy mamy przynajmniej 5 FPS-ów. Teraz mój skin, mam pelerynkę, bo robiłem migrację konta Microsoft z kontem tym Mojangowym. Bo miałem premkę na Mojangu i przeniosłem ją sobie na konto Microsoft, tak? To chodzi w trzech, w dwóch, w trzech, sześciu, w dwóch FPS-ach. Czanki się w ogóle nie wczytują już. Skończyła się pamięć na wczytanie się świata. Więcej się nie wczyta. Ale za to podnosząc kamerę do góry, przez chwilę mieliśmy 13 FPS-ów, tak. Możemy jedynie lecieć w kierunku nieba. I nie patrząc się na struktury w dół, tak? Zobaczymy, ile nam się uda uzyskać FPS-ów na takim okienku. 14... 14, 7, 6, 9, 13, 18, 14, 13, 8, 14, 13, 10, 6, 10... Dobra, cofamy się do wczytanej mapy. O, nie chcecie wiedzieć, co się dzieje na Robloxie z lepszą grafiką na jakichś trybach. Oj, nie chcecie wiedzieć. Ja już to sprawdzałem, żebym teraz nie musiał, chociaż i tak będziemy to sprawdzać. Na Lumber Tycoon 2 jedynie możemy wejść, bo tam jest grafika najsłabsza wymagana, dlatego nie ma żadnych animacji, nie ma prawie że niczego. To jak chodzi tutaj Minecraft, kiedy nic dosłownie nie jest odpalone w tle, to jest po prostu masakra. Ale my gramy w takim małym okienku, wyobraźcie sobie, co by było, jakbym to okno odpalił na cały telewizor. A może sprawdzimy? Bo jak wy jesteście ciekawi, to ja też jestem ciekawy. Na cały telewizor. I co? 14, 7 FPS-ów, 13? Wydaje mi się, że się polepszyło? Czy wam też się wydaje? Jakby się poprawiło coś? 7 FPS-ów, 13, 10? 3? 5, bo się mapa nie wczytała jeszcze, pamięci nie starczy. Mam tu tylko 4 giga, a niestety 11 bierze 3/4. Tak, nie zostawia nam za dużo. Jedyne, co mogę powiedzieć o tych statystykach, to że temperatura w trakcie grania w Minecrafta jest świetna. Bo mamy na GPU 32 stopnie na Minecrafcie odpalonym na pełnym ekranie. Mamy tylko 32 stopnie Celsjusza. Świeża pasta na GPU. Chociaż tyle. Tak to wygląda, jak widzicie. No... Właściwie... Trochę się poprawiło, bo już jest, bo już przynajmniej nie spada do tego 1 czy 2 FPS-ów. Dobra, spada do 5. Ale sami widzicie, jak mam tutaj poważne testy, benchmarki przeprowadzać w takich warunkach. Powiedzcie mi, jak? Na takim sprzęcie nie da się poważnie. Chociażbym chciał,
To się po prostu nie da. Scrollowanie itemów, 2 FPS-y. Jak tu robić poważne, rzetelne testy, benchmarki? Po prostu chociażbym chciał, nie da się na poważnie. Po prostu się nie da w tym wypadku. Jeżeli na scrollowaniu itemków mamy spadki do 4 FPS-ów. Granie w Minecrafta tutaj nie jest zbyt przyjemne. Jeszcze bardziej zmniejszmy czanki jak się tylko da. Do ilu? Do jednego. I simulation distance 5 czanków. Na takim to już lepiej. Jest większa płynność, o wiele większa płynność. I mamy stałe 15 FPS-ów. Tak, jak powiem stała, zaraz będzie spadek minimalny do 5. O, już mamy 30 FPS-ów. Dobra, zmniejszenie czanków zdecydowanie pomogło, chociaż graliśmy i tak na bardzo małej wartości, bo było ich zaledwie 8, no i właśnie 8 FPS-ów było przed chwilą. I tak to wygląda, 40 FPS-ów udało nam się osiągnąć na biomie normalnie, ale spadki do 4, do 7, tak się nie da grać, nie da się tak grać, no bądźmy szczerzy, tak? Dobra, Minecrafta mamy z głowy, lecimy z kolejną grą, teraz Roblox. Dobra, testujemy kolejną grę, tym razem Roblox i tutaj już powiem wam, jest zaskoczenie, bo jest całkiem znośnie i to bardzo znośnie. Bo w tym momencie mamy jakieś 35 FPS-ów. A jesteśmy na mojej takiej niedokończonym slocie, w którym no trochę hajsu, mam i kilka ładnych siekierek, ale dobra, to nie o tym miało być dzisiaj. No, powiem wam, że to chodzi bardzo płynnie. A jakie ustawienia już wam mówię? Mamy prawie że stałe 30 FPS-ów na ustawieniach automatycznych, czyli dokładnie na połówce. A jak będzie na maksymalnej? Spadek do 17 FPS-ów, resume. I takie 15 FPS-ów, ale też całkiem grywalne, powiem wam. Oczywiście nie pojedziemy dzisiaj po niebieskie drewno. Dla tych, co grają w Lumber Tycoon, wiedzą o co chodzi. Nie będziemy jeździć po kopalniach według mapy. Tylko tak poglądowo patrzymy mniej więcej jak to chodzi. I chodzi to nawet na maksymalnych ustawieniach 15 i to nie gubi klatek, powiem wam. Ale Minecraft to była tragedia. Chociaż po zmniejszeniu ustawień oczywiście było spoko, tak? A tutaj nawet na maksymalnych da się grać, tak? Jak najbardziej da się grać, powiem wam. Dobra. A jak będzie to wyglądało na najniższych, czyli na jedynce? To będzie wyglądało tak, że przez chwilę był skok do 40, a teraz jest 10 FPS-ów. Ale tak, 50 FPS-ów nawet. Dobijamy do ponad troszeczkę 50 FPS-ów. Tutaj mi się deska zgliczowała w ziemi. Ale teraz tą płynność widać, że to naprawdę jest płynność po chodzeniu mojej postaci. Ale był spadek, był zgrzyt, są zgrzyty we framerate widać. Że ten wykres nie jest taki gładki, chociaż miejscami jest naprawdę bardzo ładny, ale no... No ten tylko ten procesor, to wszystko przez ten procesor. On robi ogromnego bottlenecka. Ta karta graficzna ma potencjał, z Phenomem by dobrze chodziła zapewne, ale no mamy to co mamy. W każdym razie jak widzicie na minimalnych ustawieniach nawet można nazwać to z płynnością, tak. Można nazwać to płynnością na takich ustawieniach. Próbujemy z Bloxburgiem. Nie będzie to nic przyjemnego, ale dobra, spróbujemy z Bloxburgiem. Z kolei Bloxburg wczytuje się na jednym FPS-ie. Przed chwilą było 0, więc świetnie. Z kolei co by wam tu o Bloxburgu powiedzieć? To już jest gra, która ma więcej animacji skomplikowanych. I akurat tutaj, mimo wszystko, nie jest wcale źle. Mamy 20 FPS-ów na najniższych ustawieniach, ale to dlatego, że mam tutaj więcej cieni, więcej detali. W Lumber Tycoonie tego akurat nie uświadczymy, aż boję się schodzić na maksymalne ustawienia. Dobra, wejdziemy sobie na maksymalne, albo na średnie. Zobaczymy, czy nasza gra to przeżyje. Przeżyła, o dziwo. Mamy 14 FPS-ów. Spadek dość duży. Teraz 15, 13, dobra. Settings na maksa. Jak wygląda ta grafika na maksymalnych detalach? Tak to wygląda i mamy ledwo 11-12 FPS-ów. To robię teraz tak na tle domku, bo w mieście jest jeszcze więcej detali. Chociaż tutaj też mam sporo rzeczy, takie, które dają cienie i są wymagające. Jak na przykład lampy i tak dalej. O, w tym momencie mamy ścinkę animacji. Jest bardzo możliwe, że zaraz nam Robloxa skraszuje. Na 6 FPS-ach. Zaraz wywali nam crasha, albo jeszcze nie. Ale mało brakowało. Tak to wygląda. Domkiem też się nie będę chwalić, ale już pokażę. W Augsburgu dalej pada śnieg. Z góry 10 FPS-ów, ale no nie,
Na najwyższych ustawieniach tu się przyjemnie nie gra. Przez ten procesor ta karta graficzna zachowuje się gorzej niż Integra, powiem wam. Bo na Integrze już HD Graphics 5500 w połączeniu z i3 piątej generacji miałem lepsze osiągi, a to co się tutaj dzieje, to jest, sami widzicie, to jest tylko Roblox, ale no 10 FPS-ów na najwyższych ustawieniach graficznych to osiągniemy w takich bardziej wymagających grach. W Lumber Tycoon było tych FPS-ów ciutkę więcej, ponieważ nie jest grą aż tak wymagającą, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Płynnie się na najwyższych ustawieniach nie da grać w takie gry bardziej wymagające, które mają zaawansowane cienie. Ale nie wygląda to źle. Z Robloxa to już chyba tyle. Dobra, kochani, teraz zmieniamy środowisko z Minecrafta. Z OpenGL'a i z Robloxa z OpenGL'a / Vulkana schodzimy na DirectX'a i spróbujemy odpalić grę z 2011 roku Need for Speed The Run. Zobaczymy jak to działa i czy w ogóle wstanie. Konfiguracja jest z 2007, procesor, płyta główna, ale karta graficzna za to już jest rok 2012. I mamy też Most Wanted'a 2012, którego zaraz będziemy testować, ale jak na razie spróbujemy odpalić The Run'a. Dobra, już mamy okno startowe, a to już jest coś. I mamy pełny ekran. Uhu, już nam się pojawiły statystyki. Jest, dobra, w końcu coś co normalnie odpala. Sensownym frame time'em, 29 milisekund da się jeszcze przeżyć. W końcu coś sensownego, dobra. Tutaj nawet widzimy już płynność przez duże P. Kiedy ja ostatnio grałem w The Run'a? Oto jest pytanie. Wow, normalnie działają, normalnie płynnie chodzące animacje. Chociaż gdzieniegdzie da się dostrzec spadki, ale nie tak jak tam. Dobra, chyba save'a nie mam, więc przejdziemy przez całość. Znaczy w sumie przez prolog, tak? The Run, Jack Rourke, tak, historia. O dziwo, ta postać ma tak samo na imię jak ja. Ale z wyglądu nie jest w ogóle do mnie podobna. W ogóle nie ten typ. I jak na razie powiem wam, mamy 30 FPS-ów. Dobra, mamy prolog. Czyli mamy ucieczkę od mafii w tym wypadku. I powiem wam, że to wcale nie wygląda źle. Mam na 30 FPS-ach to chodzi. A detale są niczego sobie, jak widzicie. To jest bodajże Carrera 4S. Ta. Można pomylić 911, ale dobra. 30 FPS-ów mamy. Tak, detale jak na grę z 11 roku są bardzo ładne. Oczywiście nie możemy tego pominąć. Wow, i tutaj widzimy płynność. No, 29-30 FPS-ów, co prawda pewnie fałsenk jeszcze jest w ustawieniach graficznych. Ale tutaj widzimy chociaż jakąkolwiek płynność. I teraz wam będę spoilerował, ale dobra, spoiler z 11 to już nie spoiler, że nasza postać jest uwięziona w aucie, zaraz mafia strąci naszą postać na dźwigu, na którym wisi, a niestety nie możemy zbyt wiele zrobić, bo jesteśmy taśmą przywiązani do kierownicy i mafia jednak chce nas zabić w postaci spuszczenia naszego auta z nami w środku do niszczarki na złomowisku. No, a więc scena akurat nie jest ciekawa, ta niszczarka nie wiem czemu mi się z GTA 3 skojarzyła akurat teraz. Spadki do 18-13 FPS-ów, a było takie ładne 30. Tutaj mamy wnętrze dźwigu i opuszczamy, a raczej opuszczają nas w tym momencie do zgniatarki. My nie możemy nic zrobić z silver tape'em, jesteśmy przywiązani do kierownicy, mamy przerąbane, ci dwaj mafiozi chcą się nas pozbyć. Aha. I spadek do 6-9 FPS-ów. I teraz niszarka się uruchamia, musimy uciec. Dobra, w każdym razie tak jest w tym momencie jak widać. Przejdę tą cutscenkę i zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać w trybie wyścigu. Gorszego sterowania być nie mogło, bo są potrzebne do tego dwie ręce, ale dobra. Poradzę sobie jedną. Escape the mob. Dobra, w tym momencie musimy uciec mafii, bo gonią nas oczywiście. I FPS-y są niestety, no, nie najlepsze, mówiąc w skrócie, 9-10 FPS-ów jest w tym momencie. Tak, mamy 9 FPS-ów normalnie jakbyśmy grali, więc mech, zdecydowanie nie. Dobra, to taki krótki naprawdę test poglądowy, bo już się za bardzo w fabułę jak to ja zaczynam wczuwać. Teraz na przykład mamy 15 FPS-ów, 16, nie jest za ciekawie.
A to są domyślnie ustawienia, z tego co widzę, no najniższe prawie, że. Nie są to wysokie ustawienia graficzne, patrząc po detalach. Chociaż gra też nie jest dość nowa, ale te detale są znacznie lepsze na średnich nawet. Także domyślnie się chyba ustawił na niskich. No i niestety nawet na niskich, jak widzicie, z konfiguracji z tym procesorem nie da się sensownie grać normalnie. Chociaż na początku tak się wydawało. Teraz przejdziemy na poziom hard, naprawdę. Jeśli myśleliście, że ta gra to było coś wielkiego, to zobaczycie, co się będzie działo na Most Wantedzie z 12. Jeśli to w ogóle odpali. Jesteście na to gotowi? Odpalamy Most Wanted'a. W tym momencie. Jak myślicie, jak długo to będzie odpalać? Oto jest pytanie. 50 FPS-ów na start, spadek do 5. 60 FPS-ów. Czy wy to widzicie? 60 FPS-ów. Framerate jest po prostu świetny. Chyba jeszcze nie było takiego niskiego na żadnej z gier dzisiaj. Most Wanted 2012. Wczytywanie 50 FPS-ów. Oczywiście krak. Nie mamy go na Originie. Kojarz mógłbym mieć, ale raczej już nikt w to nie gra. Początkowa cutscenka. Znów 60 FPS-ów na luzie. Electronic Arts Present. Prawa autorskie. Dobra, jesteśmy teraz na ustawieniach Ultra. Tak jak już mówiłem. Jesteśmy na ustawieniach Ultra. Włączyliśmy wszystko, co jest najwyższe. Wszystko high, nawet high shadow level high. High. Sześciutko na poziom high. I FPS-ów 10 uzyskujemy. Sami widzicie, nie trzeba nic mówić. Tak naprawdę. Czy... Proszę, już nie dawajcie mi takich pomysłów, żeby testować gry na takiej konfiguracji. I czy ta konfiguracja nadaje się do gier? Zdecydowanie nie. Do pracy, do czego się nadaje? Do pracy biurowej w Word Excel, ale przeglądanie na przykład YouTube'a świetnie, jak najbardziej. Filmy Full HD czasami działają nawet płynnie, jeśli procesor nie jest dość obciążony. Procesor jest tak naprawdę tutaj najgorszy. Najgorszą częścią całości, ale tak to do niektórych celów można tą konfigurację jeszcze wykorzystać. Do kompa biurowego gdzieś w pracy jak najbardziej. Nawet w Robloxa na tym można na luzie pograć, ale Minecraft zdecydowanie nie. Bo OpenGL jest oparty o OpenGL i tutaj głównie jest potrzebna moc procesora. A więc co w tym wypadku Pentium D, no to, że to tylko i wyłącznie grzeje, ale wydajności nie ma za grosz. Zresztą co się dziwić, procesor 2005, płyta 2007. Więc nic zadać, nic ująć. Ale na takiej konfiguracji, no, cokolwiek da się zrobić, jak dzisiaj wam pokazałem. I w tym momencie, kochani, stąd teleportujemy się z Vegasa do świata realnego. I zapomniałem o ważnej rzeczy i pewnie też zapomnieliście o benchmarku. W życiu bym o tym nie zapomniał. I teraz to właśnie nadrabiamy. Akurat jest czwartek, jutro będzie odcinek. Dzisiaj na styk do wieczora jadę nad fazami końcowymi i się wyrobimy. Dobra. Zaczynamy od Unigine Valley. Ustawienia chyba byście pomyśleli, że mnie porypało, co nie? Ale spokojnie, to jest tylko DirectX 11. Jakbym te same ustawienia zastosował dla OpenGL-a, to wtedy rzeczywiście moglibyście powiedzieć, że dosłownie mnie porypało. Ja sam mógłbym nawet tak powiedzieć. Włączymy anti-aliasing. Spróbujemy na X8. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, kliknęliśmy już u góry benchmark i jak widać na razie wyniki są, no... Minimalnie FPS-ów na razie nie spadło do 1 FPS-a. Minimalnie do 3,9, czyli zaokrąglając 4 FPS-y. Maksimum FPS-ów 8, więc... Powiem wam, że jest dość przynajmniej kolorowo. O tyle dobrego w tym wszystkim. Ciepło karta czy ma? Oto jest pytanie. 45 stopni, jak dobrze widzicie. Mamy wynik końcowy. Minimum FPS 2,8, maksimum FPS 8,0. Chyba rzeczywiście mnie porypało, jeżeli chodzi o tą konfigurację. Spróbujemy kolejnych benchmarków z różnymi presetami i zobaczymy, jak te wyniki będą wychodzić. Pierwszy wynik jest taki, jaki jest. Lecimy z kolejnym benchmarkiem. Tym razem wyłączymy antyaliasing do zera. Zostawimy go na ustawieniach ultra, lecz antyaliasingu kompletnie nie będzie. I zobaczymy, jaki będzie efekt. Wyłączony antyaliasing, zobaczcie, kochani, że znacznie lepiej. Już nam się udało maksymalnie nawet 12 FPS-ów uzyskać. Wow!
Dobra, wiecie co? Teraz zejdziemy do ustawień jeszcze niżej. Więc teraz zjeżdżamy z ustawieniami Quality z Ultra na High. Zobaczymy, jak wyjdzie na High'u. Na High'u z tą płynnością, jak widzicie, jest o wiele lepiej. Widać jakiekolwiek jej przebłyski teraz przynajmniej. I o to właśnie chodzi. Jak widzicie, kochani, bardzo podobne rezultaty do poprzedniego wyniku na Ultra. To teraz odpalimy go na standardzie. Wybaczcie, nie standard, tylko medium, oczywiście. Wiecie, kochani, czemu te wyniki są tak bardzo do siebie podobne na różnych jakościach? No ale nawet nie ma sensu tego puszczać. Ale to i tak zrobimy. Wiecie, czemu te wyniki są tak do siebie podobne? I tak podobnie niskie? Tutaj siedzi sobie odpowiedź, niestety. Widzicie? Te wyniki zmieniają się plus minus? O plus minus 50 punktów tylko. Tak nie powinno być, bo procesor wszystko ogranicza. Miałem już nie mówić tego, ale powiedziałem. Dobra. Dobra, kochani, chyba tym akcentem zakończymy dzisiejszy film, bo chciałem naprawdę, żeby trwał mniej niż pół godziny. Ale tutaj, gdzie się zaraz wciśniemy, będzie trwać na pewno więcej niż pół godziny. Chociaż staram się, postaram się pościskać tego, ile tylko się da. Ściskać to, ile mogę, bo i tak narobiłem tutaj naprawdę sporo. I dużo czasu mi to zajęło. Fajnie, że się jeszcze mi udało dograć. Życzę wam miłego, dobrego snu, miłego wieczoru jak teraz, lub popołudnie, lub rano. Zależy, kiedy będziecie mnie tutaj oglądać. Nieważne, o której porze, najważniejsze jest to, że jesteście i oglądacie mnie, czy skipując, czy do końca. Jeśli dotrwaliście aż do tego momentu bez skipowania, to mogę powiedzieć, że aż was kocham. Tymczasem to już byłoby, kochani, ode mnie na tyle. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Dajcie znać, jak ten format się przyjmuje, bo z tego, co widzę w edycji, to niestety ten HDR gdzieniegdzie potrafi różnie działać i widzę to teraz. Jak na przykład tutaj na tapecie i nie chcę tego remasterować jeszcze raz, bo zrobiłem naprawdę tutaj kupę roboty. Najwyżej później kolejne filmy będziemy nagrywali w innym formacie. Albo tak jak było w 4K na 60 FPS-ach. Dobra, kochani, tymczasem ode mnie to na tyle. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!